Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do wysłuchania szokującej sprawy seryjnego sprawcy, którego udało się schwytać dopiero po latach. Ale zanim przejdę do przedstawienia tej sprawy, to chciałabym jeszcze polecić Wam książkę, która była dla mnie inspiracją przy wyborze tego tematu. A była to nowa książka Remigiusza Mroza pod tytułem Langer, której głównym bohaterem jest czarny charakter z serii thrillerów o Joannie Chyłce. Piotr Langer to wybitnie inteligentny i bogaty człowiek skrywający mroczny sekret. Jest psychopatycznym mordercą. Jeśli więc fascynuje Was tematyka morderców, przede wszystkim to, z czego wynikają ich nieludzkie czyny i skąd bierze się to niewyobrażalne zło, to jestem pewna, że Langer jest lekturą, która przypadnie Wam do gustu. Charakterystyka zabójcy, o którym opowiem w tym odcinku, jest zbliżona do postaci Langera. Robert Darst również był bogaty i kierowały nim psychopatyczne żądze. Dodatkowo przez długi czas zbrodnie uchodziły mu na sucho. Dlatego jeśli chcielibyście posłuchać tej stuprocentowo prawdziwej historii, choć zdecydowanie brzmiącej jak fabuła powieści, to zapraszam Was do oglądania. Robert Darst urodził się w Nowym Jorku 12 kwietnia 1943 roku i dorastał w Scarsdale w stanie Nowy Jork. Był najstarszym synem inwestora i dewelopera nieruchomości Seymoura Darsta oraz jego żony Bernice. Miał troje młodszego rodzeństwa, dwóch braci, Douglasa i Thomasa oraz siostrę Wendy. Jego dziadek ze strony ojca, Joseph Darst, krawiec z Austro-Węgier, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1902 roku w poszukiwaniu lepszego życia. Nie znał języka, miał w kieszeni $3 i zaczął od zera, sprzedając dziecięce ubrania. Następnie zatrudnił się w fabryce i dzięki ciężkiej pracy w 1915 roku kupił swoją pierwszą posiadłość. Ostatecznie został odnoszącym sukcesy zarządcą nieruchomości oraz deweloperem, zakładając Darst Organization w 1927 roku. Jego syn Seymour, ojciec Roberta, przejął wart już wtedy miliony dolarów rodzinny biznes i planował przekazać go swoim dzieciom. Dzieciństwo Roberta zdecydowanie było niekonwencjonalne, choć on sam określał je jako bardzo szczęśliwe. Wychowywał się w dużej posiadłości, miał służbę, a czas spędzał na nauce i zabawie z trójką rodzeństwa. Jednak to bajkowe dzieciństwo skończyło się nagle w listopadową noc 1950 roku, gdy jego matka zginęła spadając z dachu ich trzypiętrowego, rodzinnego domu w Scarsdale. Robert twierdził, że był świadkiem tego tragicznego zdarzenia, choć jego brat Douglas kilka lat później zaprzeczył temu w wywiadzie w 2015 roku dla The New York Times. Powiedział, że cała czwórka rodzeństwa była u sąsiada, gdy ich matka zginęła w tych tragicznych okolicznościach. Po tym wydarzeniu nic nie było już takie samo. Douglas i Thomas ostatecznie trafili pod opiekę psychologa ze względu na ciągłą, ostrą rywalizację między sobą. Terapia nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów i Douglas bał się swojego brata do tego stopnia, że nawet wynajął ochronę. A badanie psychologiczne przeprowadzone w 1953 roku na 10-letnim zaledwie Robercie wykazało u niego zaburzenie osobowości w kierunku schizofrenicznym. Robert uczęszczał do Scarsdale High School, gdzie koledzy z klasy opisywali go jako samotnika. Uzyskał tytuł licencjata z ekonomii w 1965 roku na Lehigh University, gdzie był członkiem uniwersyteckiej drużyny lacrosse i kierownikiem gazety studenckiej The Brown and White. W tym samym roku zapisał się na studia doktoranckie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, ale ostatecznie z nich zrezygnował i wrócił do Nowego Jorku 4 lata później, w 1969 roku.
Mimo oczekiwań ojca, Robert nie chciał przejąć rodzinnego biznesu. Był zmuszony do udziału w firmowych spotkaniach, jednak absolutnie nie był zainteresowany ich treścią. Nie udzielał się w dyskusjach i cały czas wydawał się znudzony i zniecierpliwiony. Zamiast tego, na początku lat 70. założył w Vermont własny sklepik ze zdrową żywnością. A jesienią 1971 roku poznał higienistkę dentystyczną Kathleen McCormack. Już po zaledwie dwóch randkach zaczął namawiać kobietę, żeby wspólnie zamieszkali i Kathleen wprowadziła się do niego w styczniu 1972 roku. A w 1973 ojciec namówił Roberta do powrotu do Nowego Jorku i razem z Kathleen zamieszkali na Manhattanie. Ich ślub odbył się 12 kwietnia 73 w dniu 30 urodzin Roberta. Mężczyzna wydawał się być idealnym kandydatem na męża, jednak już po kilku latach zaczęły następować niepokojące zmiany w jego zachowaniu. Stał się kontrolujący i zmuszał żonę, żeby często dzwoniła do niego z informacją, gdzie aktualnie przebywa. Przyjaciółki kobiety były tym zaniepokojone, a gdy pytały, dlaczego Kathleen musi tak często dzwonić do męża, odpowiadała, że inaczej by ją zabił. Kobieta prowadziła też w tym czasie pamiętnik, w którym opisywała awantury oraz fizyczną przemoc, którą stosował wobec niej mąż. Rodzinie i znajomym przedstawiała jednak wyłącznie pozytywne aspekty ich wspólnego życia, m.in. to, że kupili razem domek nad jeziorem albo gdzie aktualnie wspólnie podróżują. Prawda wyszła jednak na jaw, gdy kobieta trafiła do szpitala z siniakami na twarzy. Nawet wtedy jednak nie zdecydowała się na wniesienie oskarżenia przeciwko mężowi. Zaproponowała jednak Robertowi ugodę rozwodową opiewającą na $250,000. Mężczyzna nie przyjął tej propozycji i postanowił odciąć żonę od pieniędzy, likwidując jej kartę kredytową oraz blokując dostęp do konta bankowego. Kathleen ostatni raz była widziana 31 stycznia 1982 roku, gdy udała się na spotkanie w domu swojej przyjaciółki Gilberte. Koleżanka zwróciła uwagę na to, że Kathleen była bardzo zdenerwowana i że miała na sobie dresy, a nigdy do tej pory nie pojawiała się publicznie tak swobodnie ubrana. Opuszczając dom przyjaciółki, Kathleen poprosiła, żeby ta sprawdziła, czy wszystko z nią w porządku, gdyby dłużej się nie odzywała. Po telefonie od męża wróciła do domu w South Salem. Wiadomo, że tego wieczora między małżonkami doszło do kolejnej kłótni, jednak Robert zapewniał, że odprowadził swoją żonę na pociąg do Nowego Jorku i widział, jak odjechała o 21:15. Następnie wypił drinka z sąsiadem i rozmawiał z żoną przez telefon późnym wieczorem. Kathleen była umówiona na spotkanie ze swoją przyjaciółką Gilbert w pubie The Lion's Gate na Manhattanie. Nie pojawiła się jednak na tym spotkaniu, co zaniepokoiło koleżankę, zwłaszcza pamiętając ostatnie słowa i prośby Kathleen. Gdy przez kolejne kilka dni nie dało się nawiązać z nią kontaktu, Gilbert postanowiła udać się na posterunek i zgłosić zaginięcie koleżanki. Nieskutecznie jednak, ponieważ śledczy odmówili przyjęcia tego zgłoszenia. I dopiero 5 dni po tym, jak Kathleen ostatni raz była widziana przez koleżanki, jej mąż, Robert, postanowił skontaktować się z policją. Twierdził, że tego dnia, 4 lutego 1982 roku, zadzwonił do niego dyrektor szkoły, w której Kathleen uczyła się medycyny i powiedział, że kobieta nie pojawiła się przez cały tydzień na zajęciach, po tym jak 1 lutego zadzwoniła poinformować, że jest chora. Robert wydawał się bardzo zmartwiony nieobecnością małżonki i początkowo zaproponował nawet $100,000 za pomoc w jej odnalezieniu. Później jednak zredukował tę kwotę do 15,000. Zarówno portier, jak i zarządca budynku przy Riverside Drive, w którym mieszkało małżeństwo, twierdzili, że widzieli Kathleen 1 lutego, czyli dzień po tym, jak miała być widziana po raz ostatni.
Portier przyznał jednak, że widział kobiety jedynie od tyłu i nie mógł ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy to była właśnie zaginiona. Nie było tajemnicą, że relacje Kathleen i Roberta były napięte i że mężczyzna zdecydowanie miał motyw do zrobienia krzywdy żonie. Choć był głównym podejrzanym, nie było bezpośrednich dowodów na jego winę oraz podstaw, żeby podważać jego wersję wydarzeń. Pierwsze poszlaki wskazujące na potencjalne zamieszanie męża w zaginięcie żony pojawiły się dopiero 3 tygodnie później. Przyjaciółka i siostra zaginionej znalazły jej rzeczy osobiste w sypie na śmieci koło domu. Dodatkowo Robert nie wydawał się szczególnie pogrążony w żałobie. Nie brał udziału w poszukiwaniach i krótko po zaginięciu małżonki zaczął spotykać się z innymi kobietami. A w 1990 roku oficjalnie uzyskał rozwód, twierdząc, że Kathleen go porzuciła. Ojciec Roberta, Seymour, postanowił przekazać zarządzanie nad rodzinnym biznesem swojemu najmłodszemu synowi, Douglasowi. I mimo, że od samego początku Robert miał bardzo lekceważący stosunek do pomysłu prowadzenia firmy, to i tak uważał, że należy się ona jemu. Twierdził, że Douglas odebrał mu to, co powinno być jego. Doprowadziło to do ogromnego konfliktu wewnątrz rodziny i ostatecznego rozłamu między Robertem a pozostałymi członkami. W tym czasie Robert zbliżył się również do Susan Berman, którą poznał jeszcze w szkole w latach 60. Susan była córką Davida Bermana, jednego z najbardziej znanych amerykańskich gangsterów lat 40. Kobieta była pod ogromnym wrażeniem pozycji, fortuny oraz wpływów Roberta i często porównywała go do swojego ojca, którego ubóstwiała. Miała nawet jego zdjęcie z policyjnej kartoteki oprawione w ramce na ścianie. Bobby i Susie, jak nazywali siebie nawzajem, zostali w tym czasie dobrymi przyjaciółmi. Po zniknięciu Kathleen, Berman została rzeczniczką Roberta, chroniąc go przed kontaktem z mediami, a on w dniu jej ślubu odprowadził ją do ołtarza. To właśnie Susan forsowała wersję, że zaginiona żona Roberta dotarła na Manhattan żywa, a potem zadzwoniła do swojego męża oraz na uczelnię, żeby powiedzieć, że z powodu choroby nie będzie uczestniczyła w zajęciach. I z czasem to właśnie zostało przyjęte za oficjalną wersję wydarzeń i śledztwo ucichło na wiele lat. Uznano, że Kathleen po prostu uciekła z własnej woli, ponieważ była niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej. W 1999 roku policja postanowiła po cichu wznowić śledztwo. Susan Berman znalazła się na szczycie listy osób, z którymi śledczy chcieli porozmawiać, ponieważ jako bliska przyjaciółka i powierniczka Roberta mogła być w posiadaniu informacji istotnych dla śledztwa. Ostatecznie jednak policja nigdy nie miała okazji porozmawiać z kobietą, ponieważ pod koniec grudnia 2000 roku na posterunek przyszedł anonimowy list zawierający tylko jedno słowo – zwłoki – oraz adres domu Susan Berman w Los Angeles. I gdy śledczy dotarli na miejsce, faktycznie znaleźli ciało kobiety w kałuży krwi. Zginęła od pojedynczego strzału w głowę oddanego w stylu egzekucji. Od początku zakładano, że list został napisany przez zabójcę i że była to osoba, która dobrze znała ofiarę i pewnie nawet w pewnym sensie jej na niej zależało. Ponieważ zamiast kupić sobie więcej czasu i poczekać, aż ktoś inny znajdzie ciało i móc w tym czasie na przykład pozbyć się dowodów czy uciec, to postanowiła poinformować policję, aby zwłoki nie musiały rozkładać się przez kilka tygodni. Dodatkowo po przeszukaniu domu okazało się, że nie zginęły z niego żadne wartościowe przedmioty, więc zabójstwo przy okazji napadu na tle rabunkowym nie wchodziło w grę. Dodatkowo też nie znaleziono śladów włamania, co mogło wskazywać na to, że Susan wpuściła swojego zabójcę dobrowolnie do domu, ponieważ znała go i mu ufała.
Niecały rok później, w październiku 2001 roku, w nadmorskiej miejscowości Galveston w Teksasie, leżącej nad Zatoką Meksykańską, pewien nastolatek znalazł unoszący się na wodzie męski tors, pozbawiony głowy, ramion i nóg. Wezwana na miejsce policja odnalazła również worki na śmieci, w których poupychane były nogi i ręce. Brakowało jedynie głowy. Po przeszukaniu śmieci w workach policjantom udało się ustalić, że ofiarą był 71-letni Maurice Black. Tymczasem, po tym jak Robert Durst dowiedział się o wznowieniu śledztwa w sprawie zaginięcia jego pierwszej żony, postanowił schronić się właśnie w Galveston. Wynajął mieszkanie na fałszywe nazwisko, kupił sobie perukę i przez kilka miesięcy żył, udając głuchoniemą kobietę. Choć pozornie te sprawy nie wydawały się ze sobą powiązane, to w miarę rozwoju śledztwa policja zaczęła odkrywać kolejne elementy układanki, które zaczęły tworzyć logiczną, choć niesamowicie niepokojącą całość. Okazało się, że Robert był sąsiadem zamordowanego Maurice'a Blacka i w związku z tym aresztowano go 9 października 2001 roku pod zarzutem morderstwa. Sędzia wyznaczył kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów i Robert był w stanie bez problemu ją wpłacić. Po opuszczeniu aresztu zniknął bez śladu. Został schwytany dopiero niecałe 2 miesiące później, 30 października, kiedy próbował ukraść kanapkę wartą 6 dolarów z jednego ze sklepów w Pensylwanii, a warto dodać, że miał wtedy przy sobie 520 dolarów. Po przeszukaniu jego samochodu znaleziono tam narkotyki, broń, a także prawo jazdy zamordowanego Maurice'a Blacka. Robert Durst tłumaczył, że między nim a mężczyzną doszło do kłótni i w pewnym momencie Black wyciągnął broń i gdy Robert próbował mu ją wyrwać, pistolet wystrzelił. Miało to być więc nie tylko zabójstwo w obronie własnej, ale także całkowicie przypadkowe. Zapytany o to, dlaczego w takim wypadku nie udał się od razu na policję, żeby to zgłosić, powiedział, że obawiał się, że nikt mu nie uwierzy. Uznał więc, że lepiej będzie rozczłonkować ciało swojej ofiary i pozbyć się go. Tłumaczył, że gdy tego dokonywał, to był pod wpływem sporej ilości alkoholu. I w 2003 roku Robert został uniewinniony. Zdaniem większości osób było to jedynie za sprawą rodzinnych koneksji oraz wynajęcia bardzo drogiego i dobrego prawnika. Najprawdopodobniej Maurice zginął nie przypadkowo podczas kłótni, a dlatego, że znał prawdę na temat tożsamości i przeszłości Roberta i groził, że go wyda. Durst uniknął kary za morderstwo, ale został skazany na 5 lat więzienia za manipulowanie dowodami. Sąd wliczył do kary okres, który mężczyzna spędził w areszcie czekając na proces, w wyniku czego faktycznie musiał spędzić za kratami zaledwie kilka miesięcy. I w lipcu 2005 roku Robert Durst znów był wolnym człowiekiem. W 2010 roku na ekrany amerykańskich kin trafił film pod tytułem Wszystko co dobre w reżyserii Andrew Jareckiego, inspirowany historią Dursta oraz jego pierwszej żony. Główną rolę zagrał w nim Ryan Gosling. I Robert obejrzał ten film i był na tyle zadowolony z przedstawionej tam historii, że postanowił skontaktować się z jego twórcą. Jarecki był pierwszą osobą, której w ciągu 30 lat zgodził się udzielić wywiadu. Powstało ponad 20 godzin materiału, w którym Durst odpowiadał na pytania, mimo że jego ówczesna żona oraz prawnicy odradzali mu udział w programie. 5 lat później jego wypowiedzi zostały wykorzystane w 6-odcinkowym serialu dokumentalnym HBO zatytułowanym Przeklęty – Życie i śmierci Roberta Dursta. Wydawało się, że sprawa jest już zakończona i wiele osób wierzyło, że Durst miał na sumieniu kilka poważnych zbrodni i że nigdy nie dosięgła go sprawiedliwość. Jednak za sprawą tego właśnie serialu dokumentalnego miał nastąpić nieoczekiwany, ogromny zwrot akcji. Podczas jednego z wywiadów
Robert został nagrany, gdy mówił do siebie. Najprawdopodobniej po prostu zapomniał, że ma przypięty i włączony mikrofon i powiedział pod nosem. No i masz, przyłapali cię, co za katastrofa. Co ja do cholery zrobiłem? Zabiłem ich wszystkich oczywiście. Robert Durst został aresztowany 14 marca 2015 roku w hotelu w Nowym Orleanie, gdzie zatrzymał się pod fałszywym nazwiskiem Everett Ward. Po przeszukaniu jego pokoju hotelowego znaleziono tam $40,000, fałszywy dowód osobisty oraz narkotyki. Zdaniem śledczych podejrzany planował uciec na Kubę. Jego plany zostały jednak pokrzyżowane i trafił do aresztu pod zarzutem odebrania życia Susan Berman. A w listopadzie 2015 roku ponad stuletnia matka Kathleen, jego pierwszej żony, Anne McCormack, postanowiła pozwać Roberta o $100 milionów, twierdząc, że zabił jej córkę i pozbawił rodzinę prawa do pochowania jej. 7 grudnia 2015 roku rodzeństwo Kathleen wniosło pozew, prosząc o zamrożenie majątku mężczyzny. W lipcu 2016 roku rodzina zwróciła się do sądu na Manhattanie o wydanie oświadczenia, w którym stwierdzono, że Kathy zmarła 31 stycznia 1982 roku, zamordowana przez swojego męża. Sąd przychylił się do wniosku i Kathleen została uznana za zmarłą zaocznie w 2017 roku. Proces Roberta Dursta w sprawie morderstwa Susan Berman rozpoczął się dopiero 5 lat po aresztowaniu mężczyzny w marcu 2020 roku. Do tego czasu śledczy zbierali dowody oraz przesłuchiwali dziesiątki świadków, m.in. te osoby, które brały udział w produkcji serialu dokumentalnego na HBO. I jednym z nowych dowodów był m.in. list napisany przez Roberta do Susan na długo przed jej śmiercią. I po analizie charakteru pisma odkryto, że był to ten sam charakter pisma, co na anonimowym liście wysłanym na policję informującym o tym, że Susan nie żyje. Dodatkowo przyjaciółka Susan zeznała, że po tym, jak Kathleen zaginęła w 1982 roku, koleżanka rozmawiała z Robertem i miał on wyznać, że podczas kłótni z żoną doszło do wypadku na schodach. Rozprawa sądowa była kilkukrotnie przekładana. Najpierw z powodu pandemii koronawirusa, a później ze względu na stan zdrowia Roberta, który na sali sądowej spadł z krzesła. Podczas procesu ujawniono, że policja badała też powiązania między Durstem a zaginięciem kilku nastolatek. 18-letniej Lynn Schultz z Middlebury, 16-letniej Karen Mitchell z Uris w Kalifornii oraz 18-letniej Kristen Modafferi. 10 grudnia 1971 roku Lynn odwiedziła sklep ze zdrową żywnością Roberta i ostatni raz była widziana tego dnia na przystanku autobusowym naprzeciwko sklepu. Wiadomo również, że w dniu zaginięcia Karen Robert przebywał akurat w tym samym mieście. Dodatkowo ubrany w damskie ubrania odwiedził sklep obuwniczy należący do ciotki Karen. Nastolatka ostatni raz była widziana, jak szła do pracy ze sklepu swojej ciotki i prawdopodobnie rozmawiała z kimś w samochodzie. Szkic przedstawiający domniemanego porywacza do złudzenia przypominał Roberta Dursta. FBI ostatecznie nie udało się powiązać mężczyzny z seryjnymi morderstwami na Long Island, jednak namawiano wszystkie stanowe jednostki policji w kraju do ponownego przyjrzenia się nierozwiązanym sprawom morderstw pod kątem potencjalnego sprawstwa Roberta Dursta, ponieważ w tamtym momencie miał on już status seryjnego mordercy. Prywatny detektyw Bobby Bacha ustalił, że mężczyzna żył pod fałszywymi nazwiskami w Teksasie, na Florydzie, w stanie Mississippi, Massachusetts, New Jersey oraz Karolinie Południowej. Ostatecznie w październiku 2021 roku Robert Durst został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności w związku z zabójstwem Susan Berman i uznano, że było to zabójstwo pierwszego stopnia, zaplanowane i dokonane z premedytacją.
Niedługo po ogłoszeniu tego wyroku 78-letni wtedy Robert otrzymał pozytywny wynik na COVID-19 i musiał zostać podłączony do respiratora. Ciała jego pierwszej żony, Kathleen McCormack, nigdy nie odnaleziono i mężczyźnie nie postawiono żadnych zarzutów w związku z jej zniknięciem. On do samego końca utrzymywał, że nie miał z tym nic wspólnego. Robert zmarł 10 stycznia 2022 roku z powodu zatrzymania akcji serca. O śmierci multimilionera poinformował jego prawnik Chip Lewis. W styczniu 2022 rodzina Kathleen McCormack założyła czwarty już proces, próbując dochodzić praw do części lub całości majątku Roberta. W odpowiedzi sędzia federalny w południowym dystrykcie Nowego Jorku orzekł, że druga żona i spadkobierczyni Dersta, Debra Lee Charlton, nie może w żaden sposób dysponować jego majątkiem o wartości 100 milionów dolarów. I to jest już koniec tej sprawy, choć ten koniec jest dość niejednoznaczny. Jest to wyjątkowo smutna historia rozciągająca się na przestrzeni aż 40 lat, pełna zniszczonych ludzkich żyć. I z jednej strony Dersta dosięgła sprawiedliwość, jednak z drugiej trudno nie czuć swego rodzaju niedosytu, ponieważ nie odpowiedział za większość zbrodni, których najprawdopodobniej dokonał. Na koniec chciałabym jeszcze raz zachęcić Was do przeczytania książki Remigiusza Mroza Langer. Zwłaszcza jeśli po tym odcinku wciąż macie niedosyt tematu seryjnych sprawców i chcielibyście jeszcze bardziej zagłębić się w to, jakie są ich motywy i dlaczego w niektórych ludziach drzemie tak ogromne zło i są w stanie dokonywać tak okrutnych czynów, choć myślę, że większość z nas nigdy tak naprawdę nie będzie w stanie tego zrozumieć. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się swoimi przemyśleniami oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii i miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!